Wojciech Gendaj, trener KS-u Potworów, w 23. kolejce Potworów przegrywa z Prochem Pionki 1-5. I jak trener Gendaj wszedł do szatni, powiedział swoim piłkarzom, że dzisiaj dali z siebie dużo, czy był wściekły na drużynę, bo można było 1 maja zrobić więcej z Prochem Pionki? Można, bo no, pewnie można, bo po sytuacjach, które były w pierwszej połowie, dwie dogodne, bym powiedział, setki takie, no apetyt by rósł, tak, by było różnie. Ale aczkolwiek chyba na obecną chwilę tyle stać i chyba dali z siebie wszystko to, co potrafili. No to chyba takie smutne słowa, bo to jak to wróży na kolejne mecze. Zostało 7 meczów, wiesz, gdzieś te nadzieje się tlą. Na pewno macie ambicje się utrzymać, no to bez dwóch zdań. No, no patrząc teraz na nasz kalendarz, no dla nas, tak by powiedzieć, to liga się teraz zaczyna, tak? Bo mamy praktycznie, jak to my jesteśmy z dołu tabeli i gramy praktycznie 5 meczy z samym dołem, czyli każdy mecz o 6 punktów i tu zweryfikuje to wszystko. Tak podchodzimy do tego teraz. To, że nie ma w składzie pauzującego Grochali i kontuzjowanego najlepszego strzelca Tyczyńskiego, to tak 20%, 50%, jak bardzo ich brakuje? W zależności, bo po Wierzbicy przód fajnie wyglądał, pracowali, aczkolwiek Krzyśka mi bardzo brakuje, bo jednak troszeczkę się na nim skupiała ta obrona i troszeczkę się w tej piłce utrzymywał, a grając jednym praktycznie napastnikiem czasami, no to taki zawodnik jest potrzebny i warunki fizyczne, no brakuje mi go tak około 30% w każdym meczu. Jeszcze zapytam o niego, bo wiem, że na jesieni strzelał sporo bramek, na wiosnę chyba tylko jedną. To te kontuzje, czy coś innego? Ma kontuzję brzucha, wiadomo, że jak jest kontuzja brzucha, nie wiadomo, co tam się z nim, tym brzuchem dzieje, to może i pół roku pauzować i nie wiadomo, czy jeszcze w tym roku zagra. Mhm. Także nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze takie pytanie, które pewno wiele razy było już zadawane, na pewno o tym często rozmawialiście, bo tak sprawdziłem z ciekawości przed meczem, że w gminie Potworów jest 4200 mieszkańców i są dwa kluby. To jest taka konkurencja, która wzmacnia tą rywalizację, taka zdrowa, czy trener uważa, że to trochę za dużo i dlatego tak Potworów między tą klasą a okręgówką ciągle dryfuje, nie może tego swojego miejsca znaleźć? No, zdecydowanie, no, dwa kluby w tak małej miejscowości, no, jaki to ma sens i jakie to jest wzmocnienie? No to wszystko idzie w negatywnym, bo jedni i drudzy widać, jak się prezentują, czy w A-klasie, czy w okręgówce i nic z tego nie ma. Ja uważam, że dwa kluby to jest za dużo w tej miejscowości. Potworów wiosną jeszcze bez wygranej. Co się musi zdarzyć? Jak musicie zagrać, żeby wreszcie te trzy punkty zdobyć i zacząć iść w górę tabeli? Ja zawsze to mówię to samo w szatni przed każdym meczem. Jeżeli nie wybiegamy meczu, nie włożymy serducha w mecz, czy tej agresji, czy jakiegoś tam zaangażowania, to meczu nie wygramy. Na drugi plan dla mnie schodzą jakieś tam umiejętności, czasami taktyczne, techniczne, bo to jest taka liga, że jeżeli nie wybiegam, nie włożę serducha, gdzieś tam ambicją nie podejdę do tego, to nie ugramy nic i tego czekam w każdym meczu. Nie mogę się doczekać. Być może w następnym do tego podejdziemy w ten sposób i wtedy sam wynik będzie dobry. To jest moje zdanie i myślę, że tak będzie. Dzięki bardzo. 23. kolejka Ligi Okręgowej. Na majówkę Proch wygrywa w Potworowie z KS-em Potworów 5-1. Wysoka wygrana, mecz bez historii. A ja trenerze na przekór zapytam o tą jedyną straconą bramkę, bo chyba było trochę o nią pretensji, bo to stały fragment gry, których mieliśmy się wystrzegać. I stał fragment gry, po których ktoś dołożył głowę, ktoś nie pokrył i ten gol wpadł chyba niepotrzebny. Oczywiście, że tak. Ja uczulam chłopaków na to, żeby bez względu na to, jaki wynik jest na boisku, zagrać na zero z tyłu, bo to jest dla nas bardzo ważne. Bardzo ważne, szczególnie dla bloku defensywnego. Niestety zdrzemnęliśmy się i gość praktycznie bez krycia dołożył głowę z 4-5 metra i tracimy bramkę. No, zupełnie niepotrzebna sytuacja. Tyle o rzeczach negatywnych, bo przecież wygrywamy 5-1 i mamy 3 punkty, więc o sprawach pozytywnych. Po raz pierwszy w tej rundzie w wyjściowym składzie Szymon Sobieraj. I bramka z około, każdy różnie liczy, ale gdzieś tak 30 metrów chyba było. Chyba ładny gol, czy więcej winy bramkarza, czy zasługi strzelca? No ja myślę, że tak jak ja patrzyłem z ławki, to myślę, że nawet około 35 metrów. Bardzo dobra decyzja Szymona, bardzo ładny strzał i myślę, że tutaj bramkarz nie miał wiele do powiedzenia, bo piłka wylądowała prawie w samym okienku bramki. Także tylko przyklasnąć. Tak jak powtarzałem chłopakom w szatni, każdy z nich dostanie szansę i każdy z tej szansy musi skorzystać. Dzisiaj Szymon wyszedł, pierwszą połowę zagrał trochę nerwowo. Myślę, że do tej pory nie grał na pozycji numer 8 i dlatego. Druga połowa zdecydowanie lepsza w jego wykonaniu, mimo że bramka wpadła w pierwszej. Także oceniam pozytywnie zmianę. Jeżeli dobrze liczę, to nasz 8 mecz w rundzie wiosennej, pewna wygrana, dwie chyba równe połowy.
chyba najłatwiejsze zwycięstwo w tej rundzie i bez burzliwych rozmów w szatni. No tu muszę chyba zaskoczyć i ciebie, i kibiców, bo reprymenda w szatni była. Chodziło mi o dwie sytuacje w końcówce pierwszej połowy, gdzie dwa razy do pustej bramki drużyna gospodarzy nie trafiła. Doszłaby nas na 3-2 i różnie mogłoby się to potoczyć w drugiej połowie. A wiedzieliśmy, że mamy kilku zawodników z urazami na boisku. Chciałem w przerwie dokonać wielu zmian i przy wyniku 3-2 musielibyśmy mocno się napracować, żeby znowu odskoczyć. Dlatego padło parę mocnych słów, ale myślę, że tak jak zauważyliśmy tutaj, mecz bez historii, szybko zdobyte bramki i czekamy na następnego przeciwnika. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.